Rzymski cesarz patrzy nań łaskawie. To wrączka dzieci może kryć się. Uciekali, uciekali, uciekali na osioku przez pustyni szar. Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. Weronika Kołatka, Michalina Janikowska, Kamila Wozińska i Kamil Klunder. Serdecznie witamy Państwa na naszym trzecim czerskim Betlejem. Powitała Państwa Natalia, Patrycja i Wiktoria Szarmach oraz grupa M z Oka Czers. Cieszymy się, że mimo licznych zajęć przyjęli Państwo po raz kolejny nasze zaproszenie do wspólnego czerskiego stołu wigilijnego. Bo sens i tajemnica tych świąt to właśnie bycie razem. Bardzo, że w ten piękny wieczór, w tak pięknym miejscu, chyba najpiękniejszym miejscu na całym Pomorzu, mam ten zaszczyt, aby w tak zacnym gronie złożyć wszystkim tutaj obecnym jak najserdeczniejsze życzenia. Życzenia, które są już w tym miejscu życzeniami bożonarodzeniowymi. Przez Adwent Chrystus wędruje przez nasze wioski, miasta, przez poszczególne kraje. I tak mi się wydaje, że dzisiaj zawędrował tutaj do nas, aby być razem z nami. I przywędrował w zmienionej rzeczywistości. Jesteśmy po wyborach, zmienił się samorząd. Zmieniło się pewnie wiele w naszych domach. Niektórzy powrócili z zagranicy, z pracy. Jesteśmy wszyscy razem. Czekamy na tę pierwszą gwiazdkę, na pasterkę. I dlatego już dzisiaj, jak gdyby mamy początek tych ogromnych tajemnic, które wydarzą się wkrótce. I z tej racji, moi kochani, życzę wszystkim, przede wszystkim pani burmistrz, całej Radzie Gminy, wszystkim organizacjom działającym na terenie naszej parafii, wszystkim szkołom, wszystkim sołectwom, wszystkim wioskom, jak najserdeczniejsze życzenia, aby Boża Dziecina zagościła w tych małych ojczyznach, w których żyjemy, aby radość i szczęście zagościło pod naszymi strzechami i w naszych mieszkaniach. Oby dobry Bóg błogosławił nam nie tylko w te święta, ale przez cały następny rok 2015. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, niech ta atmosfera wigilijnej wieczerzy pozostanie w naszych sercach jak najdłużej. Niech każdy dzień nowego roku wypełniony będzie radością i wielkim sukcesem i zadowoleniem. Wszystkiego najlepszego. Niech mały Jezus
trudna za gości, by nam nigdy nie brakło prawdziwej miłości. W imieniu funkcjonariuszy policji oraz wszystkich służb mundurowych. Proszę Państwa, życzę Państwu rzeczywiście, tak jak moi poprzednicy, spokojnych, zdrowych, zgodnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. W nowym 2015 roku życzę spełnienia wszystkich marzeń. Po prostu chcę, żebyście Państwo wszyscy byli szczęśliwi. To niemożliwe, żeby wszyscy w jednakowym stopniu mogli tego szczęścia dostąpić, ale chcę zadeklarować, że nowy tak zwany zarząd gminy będzie czynił starania, żeby tym, którym żyje się dzisiaj źle, gorzej, żeby rzeczywiście mogli następne święta spędzić równie szczęśliwie przy zastawionym wigilijnym stole, tak jak to przystało na XXI wiek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kolędować dzisiaj z Państwem będzie Weronika Kortas ze stołem. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem bez stoła to wina, że Pana czysta, że Pana czysta urodziła syna. Chrystus się rodzi, nas to swobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, tyle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. A Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, jak osób młodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, tyle tak lękają, cuda, cuda. O, pięknie. Złe płeci, a nie grają, mamce witają.
ze mną o ten styl. Brawa dla naszych instrumentalistek i śpiewaczek, jak się okazało!